otworzyliśmy sobie tym razem przedsionek z boku. Elena od razu wskoczyła do basenu. I tak wygląda ten zielono-biały pociąg. Witajcie w nowym dniu. Wczoraj wieczorem udało nam się rozłożyć przedsionek, a dzisiaj od rana pogoda była dosyć niepewna. Nawet trochę popadało i ten deszcz był taki strasznie brudny. Cały samochód mamy brudny, przyczepa również, ale udało nam się wszystko zorganizować bardzo fajnie. Otworzyliśmy sobie tym razem przedsionek z boku. Mamy tutaj krzesła, stolik. Rozłożyliśmy też kuchnię. I też tak fajnie to wygląda. Mamy większą przestrzeń dzięki temu. Dziewczynki mają tutaj rozłożony swój namiocik. To jest prezent urodzinowy Eleny od dziadków. Rozwiesiliśmy też sobie linę od drzewa do drzewa. No jakieś pranie, suszenie ręczników. Bardzo dobrze się przydaje. Sara teraz śpi. Ja dzisiaj na obiad przygotowałam risotto z owocami morza. Więc nakładam i będziemy jeść. Jesteś głodna, Elena? No to tato, chodź i jemy. Tato! Chodź! Mama da jedzenko! Chodź! Elena ma tutaj swój stoliczek ze swoim malutkim krzesełkiem, a my tam. Elena już zajada, jak smakuje? Nie. Bardzo dobre? Pyszne. Demeter dzisiaj w sklepie kupił wino na litry, tak? Można było kupić w sklepie. No. Spróbujemy zatem, jak smakuje. Jak się nazywa to wino? Nie ma na imię. Wino z Fuso. Tak ono wygląda. Tutaj jest 684 gramy za 2,22 euro. Mama, zjadłam lipkę. Brawo, Elenko. Ej, bardzo dobre. Takie owocowe troszkę, co? Jesteśmy po obiedzie. Zebraliśmy się już. Dymitar jeszcze tutaj płucze przyczepę, bo cała była brudna, tak jak samochód. Zostawiamy przyczepę tak jak stoi i idziemy tutaj przez naszą wioskę Albatros do basenu. Wychodzimy tutaj na uliczkę kolejną. Przechodzimy przez glamping. Przechodzimy przez domki takie do wynajęcia zwykłe. Oj, samochód płynie. Tak, tutaj cały czas jeżdżą meleksy z obsługą. Cały czas jakieś domki są tutaj czyszczone, przygotowywane, stanowiska też koszone. Ale tak wyglądają kabiny do wynajęcia. Każdy ma swojego grilla z podłączeniem zewnętrznym gazowym. To jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Miejsce parkingowe. Kontynuujemy cały czas tą samą ulicą. I słychać gwar już tutaj z basenu. Nie wiem, czy widać, ale zaraz tutaj skręcimy w lewo i zobaczymy, co tam się dzieje ciekawego. Trzeba uważać, ponieważ jeżdżą samochody tędy. I tutaj od razu jest wejście na basen. Basen jest ogromny, ogromny teren basenów, 3000 metrów kwadratowych. Myślę, że się będziemy świetnie bawić tutaj. Aha. Przeszliśmy przez bramy i tak, z lewej strony mamy jeden basen. Tutaj jest napisane, że jest otwarty od 9 do 19. Są tutaj wszystkie głębokości. Najgłębszy ma 120 cm. Jest też sklep, jest fast food takeaway i z drugiej strony jest jeszcze jeden basen z taką wielką wyspą, w której tryska woda na wszystkie strony. I ten też jest otwarty od 9 do 19. Jest tutaj mnóstwo leżaków. Można kupić wszystkie niezbędne rzeczy. Są też toalety. A my teraz szukamy miejsc. Tak, to jest taki, żeby stópki opłukać, Elenko, wiesz? Ale idziemy za tatą. Dobra, tamte miejsca to są brudne. Dobra. Tak, tutaj jest strasznie brudne. Wszystko jest brudne od tego dzisiejszego brudnego deszczu. Ale wygląda na to, że wszystkie są tak samo brudne. Niestety, wszystkie są brudne od tego deszczu.
Przeszliśmy już basen dookoła, myślę, że takie obłożenie to jest jakieś 15-25% max, nie? Całego basenu. Tutaj jest ten basen właśnie z głębszą wodą, gdzie można troszeczkę sobie popływać. No tutaj jest pełno atrakcji po prostu dla małych dzieciaków. Z tej strony znajdują się toalety. Znajduje się pierwsza pomoc. Laguna Music and Lunch Bar. I pool bar. Ten basen w ogóle jest kryty, jak widać. Można go zadaszyć. I wtedy jak jest troszeczkę chłodniej. Te są dwa czyste. Od razu możemy się tutaj rozłożyć. Z tej strony jest o tyle fajnie, że właśnie jest ta wiewiórka, czy królik Aldi, wiaderko, które wypryskuje wodą i zjeżdżalnie dla dzieci. Elenie na pewno się spodoba. Elena, dawaj, ubieramy, zdejmujemy buciki i spodnie i będziesz gotowa. Elena od razu wskoczyła do basenu na tą wielką poduchę. Elenko, jak pierwsze wrażenia? Jak pierwsze wrażenia? Fajnie. Fajnie jest? Uhu. Co tam jest? To jest myszka, czy jakiś... Myszka, czy wiewiórka, czy myszka? Nie wiem, co to jest za zwierzę. Ale to jest Albi. Kempingowa tutaj maskotka. Jezdalnie są bardzo takie przyjazne dla malutkich dzieci, powolne. A także tutaj dla ochłody są takie psikające źródełka. Woda nie jest raczej podgrzewana, ale jest wystarczająco ciepła, ponieważ jest basen płytki. O, słoneczko wychodzi, będzie nam cieplej od razu. Hurra! Wskakuj na poduchę. Więc teraz spędzimy troszeczkę czasu na basenie, porelaksujemy się po obiedzie. Zjemy pewnie jakiś deser, zobaczymy, co tutaj możemy kupić fajnego. Najważniejsze, że Elena jest zachwycona. Elena już chce wypróbować zjeżdżalnię. Tam jest labirynt z krzaków zrobiony, więc ciężko jest jej się znaleźć. Jest i Elena! Elena! O, muszę iść się uratować, jak chcę zjechać sama. Ale na razie zjeżdża. Centymetr po centymetrze. Brawo, wiary. Jedziesz? Co tak słabo? Super! Musisz, Elenko, tutaj zejść. Tutaj nie jest ślisko, chodź. Tutaj jest taka chropowata powierzchnia, możesz sobie tędy przejść bezpiecznie, żeby się nie ślizgać, wiesz? Elena, tędy chodź. Jak było na zjeżdżalni? Fajnie? Idziesz jeszcze raz? No to chodź tędy, musimy znowu dookoła. Chyba jest dobra zabawa, co? Już od wczoraj Elena podczas podróży mówiła, że bardzo chce na basen. I poszła. Co tak słabo? Musisz się puścić. Ale zjeżdżalnia. Tutaj na terenie są też sklepy. Ja idę zobaczyć teraz Elenie, kupić może jakieś kółko do zjeżdżania czy pływania, bo świetnie się bawię na tych zjeżdżalniach. Tutaj można kupić absolutnie wszystko. I sklep jest otwarty od 10 do 13, i później od 15 do 18.30, także idealnie. Wchodzimy. A jak widać, sklep jest ogromny, a ja kieruję się tam, gdzie są jakieś rzeczy do pływania, jakieś kółeczko i kupimy fajne. Tutaj są takie dla dzieci 9+, i więcej rzeczy jest na razie takich. Wszystko 9+, ale jest też druga półka, tam przejdę. Tam powinny być jakieś mniejsze. O, tutaj jest coś takiego do pływania, do zjeżdżania, ale też nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Tutaj są jakieś malutkie. A to znalazłam za 7,90. Takiego flaminga, kółko z flamingiem. Myślę, że będzie zadowolona. Idę do kasy. Jeszcze za 50 centów dostałam
monetę, taką, którą można wykorzystać, żeby sobie napompować od razu to kółko. Tutaj są właśnie pompki. O tutaj. 50 euro, 2 minuty kompresora. Będziemy pompować dla Eleny kółeczko. O, takie malutkie, fajne. I zaraz zobaczymy ten od tego. Wkłada się tutaj i się pompuje. Czyli od razu wrzucam chip. O, to akurat jakoś nie wchodzi tędy. Dobra. I mamy. Rewelacja. Zamykam. Bardzo fajnie się napompowało. Nawet może trochę za mocno. Trochę go spuszczę tutaj. Tak wygląda. W środku ma jakiś brokat. Myślę, że Elena będzie zadowolona. Tam widzę, że Elena z Dimitarem się świetnie bawią. Elena! Elena! Zejdź tutaj, chodź! Trzymaj! Masz flaminga? Zakładaj! Powoli, 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 córko, daj te okulary. Powoli! Bo się przewróci. Daj rękę. Dobra, jesteś? No to dawaj do góry. Elena poleciała z kółkiem tam do taty. Dymitar daje instrukcję, jak może zjeżdżać. I czekamy. W sprzętach, ale niestety w regulaminie jest, że nie można. Więc musimy, Elenko, tamtędy musisz przejść. Więc musimy z tym kółeczkiem pójść sobie na większy basen. Dobra, Elena? Idziemy na większy basen z kółkiem? Dawaj, bierzemy kółko i idziemy na większy basen. Usiądź sobie najpierw tutaj. Siedź sobie. Ja cię trzymam. Opa! Dobra, i teraz go mamy. Hop. Już się zbieramy. Jest straszny wiatr. Zaczyna powoli też padać. Mury przechodzą, więc idziemy do przyczepki. Jesteśmy. Uciekłyśmy, bo już zaczęły krople deszczu padać. Także chowamy się szybciutko. Sara śpi, Dymitar musi trochę popracować, dlatego idziemy z Eleną na plac zabaw. Tutaj jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci, więc zobaczymy, jak to będzie. Elena chce iść na jaką zjeżdżalnię? Nakręczoną, to wtedy zjeżdżałam. Dobra, to idziemy. Jestem gotowa na wycieczkę taką. Po drodze jeszcze mały detour. Zajrzymy do łazienki. Elena jeszcze nie widziała tych łazienek dla dzieci, więc idę jej pokazać. Ten budynek tutaj zbudowany z bali to jest wszystko w jednym. Tutaj są toalety dla mężczyzn, kobiet i dla dzieci. Miejsce do zmywania, miejsce do prania, a także prysznice dla kobiet i dla mężczyzn i dla dzieci. Nie wolno wchodzić z psami ani z rowerami. Tak to wygląda tutaj. Ja uważam, że oddzielna mapa powinna być tutaj dostarczana, ponieważ można się nieźle pogubić. Niby coś jest tutaj pooznaczane, natomiast wchodzisz i nie wiesz, gdzie jesteś do końca. Z tej strony są prysznice dla kobiet, to pokażemy je innym razem, tam są toalety. A jeżeli chodzi właśnie o łazienki dla dzieci, to są tutaj. Proszę bardzo. Tutaj są małe prysznice, a tutaj są małe kibelki. Tak, i Elena może sama skorzystać z toalety. Tutaj są też prysznice rodzinne, że można się wykąpać razem z dzieckiem. Tutaj miejsce do przewijania niemowlaków i umywalki dla dzieci do mycia rąk. Takie śmieszne. Aha, i jeszcze jest taka wanienka, gdzie będę mogła później wykąpać Sarę. Trochę mi się nie podoba to, że to jest takie otwarte i teraz ja będę kąpała ją tutaj, a każdy będzie mógł przejść tędy. Nie ma tutaj za bardzo prywatności. Tak, to nie nasza pianka. Dobra, no, myjesz rączki. Wysokość idealna dla Eleny. Trzeba do góry. O!
Zamknij, zamknij, szybko zamknij wodę. Pokaż się, oblałaś się troszkę? Tak. To nie szkodzi. Troszeczkę, delikatnie do góry podnieś i będzie ok. Delikatnie, Elenko. O tak, troszeczkę wody. Super, umyj rączki. I lecimy dalej na plac zabaw. Zamknij. Tak jest. Brawo. Fajna łazienka dla dzieci? Dobra, to idziemy. Wychodzimy z tego łazienkowego labiryntu. Jeszcze nie widziałam, jak wygląda miejsce do zmywania naczyń nawet, ale to później, mamy dużo zmywania. Przyjdę później. No to idziemy na plac zabaw? Idziemy, idziemy, a tam od strony basenu słychać szalony jazz. Nie wiem, co tam się dzieje, musimy zobaczyć jakiś program animacji tutaj dla dorosłych i dzieci. Wszystko dobiega właśnie od strony basenów, a my już dochodzimy tutaj do food courtu i innych atrakcji. Tutaj w lewo, jak się pójdzie, jest supermarket, jest też apteka i można wypożyczyć rower. A tutaj mamy bar, lody, restaurację, mini golf. Mamy tutaj też gry. I właśnie playground dla dzieci, toalety też są i bankomat. A jeżeli chodzi o poruszanie się po tym ogromnym kempingu, to jeździ tutaj taki pociąg, który ma swoje stacje i zbiera turystów, przewodząc wszystkich z punktu do punktu. I tutaj część właśnie ludzi przyjeżdża już właśnie tutaj do tego miejsca głównego. My przejdziemy troszeczkę Elena. Elena jest w ogóle fanką takich pociągów, prawda, Elenko? I tak wygląda ten zielono-biały pociąg. Haha, ale fajnie. I tutaj zostawia wszystkich, ludzie przychodzą na plac główny. Tutaj jest zakaz poruszania się na rowerach i skuterach elektrycznych, czyli na hulajnogach. Wczoraj po przyjeździe byliśmy bardzo głodni i przyszliśmy tutaj właśnie na pizzę. Pizzę zamawia się w tym miejscu. I jak wszystko tutaj w Albatrosie jest na numerki. Trzeba czekać na swój numerek i wtedy odebrać pizzę. Są również arancini i cannoli i burgery tutaj pan też robi. No i tutaj właśnie zaczyna się cały wielki plac zabaw z parkiem linowym, z mini golfem. Ciekawe, tutaj są takie ogromne szachy i warcaby, ale widać dzieci robią z nich wieże najchętniej. Tutaj wieczorami też są jakieś występy dla dorosłych. Wczoraj pani dawała koncert, śpiewała, było słychać muzykę. Chyba do godziny 11 to trwało wszystko. I tutaj można sobie usiąść przy stoliczku w pobliżu sceny. To jeżeli chodzi o ten park linowy, to jest on dodatkowo płatny. Tutaj jest start i koniec. Można tutaj też wypożyczyć sprzęt do minigolfa. Idziemy, Elena, na ten plac zabaw, czy chcesz się bawić tutaj tymi rzeczami? Tutaj jest Eleny ulubiona część. Co? Wchodzisz? Dobra, daj jeża, daj małpę. I powodzenia. Dawaj, Elenusiu, nie rób korka. Mamo, daj mi teraz. Trzymaj. Teraz mam znowu trzymać? Dobrze. Dobra. Całe szczęście się nie rusza. Teraz daj mi. Proszę. I prosto do dziury. Jak było? Dobra. Jeszcze raz? A tutaj przy samym właśnie placu zabaw znajduje się mini klub. Idę zobaczyć, jakie tutaj są animacje i o których godzinach coś się dzieje. Aha, jest cała obszerna tablica tutaj według dni tygodnia. Dzisiaj na przykład mamy niedzielę.
Czyli tutaj są rozpisane wszystkie atrakcje od lat 11 do 15, od 16, czy do 16, od 16. Okej. Okay. I jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, czyli niedzielę, no to oczywiście będzie o 21 mini dance with Albi, czyli dzisiaj będzie już ta wiewiórka. No to super, nie możemy się doczekać. I tutaj są atrakcje od 4 do 7 lat i od 8 do 10 są tak podzielone. A Eleno się tym razem na huśtawce. Juhu! Fajną rzeczą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, jest tutaj taka bransoletka. Elena dostała. Możemy na niej napisać numer telefonu i to, jak się nazywa. Że w razie, gdyby się zgubiła, to ktoś na pewno jej pomoże i do nas zadzwoni. To cenna uwaga. No a tu oczywiście kulki. Nie mamy pieniążków, Elenusia, teraz, wiesz? Chodź, zobaczymy, co tam jest. Tam się tak fajnie świeci. No, tutaj są, zobacz, takie gierki. Można sobie pograć w różne rzeczy. Jak tata potem przyjdzie, Elena, to będziemy mieli pieniążki, bo teraz ja nie mam, wiesz? I nasza ulubiona gra z Dymitarem. Później spróbujemy zagrać. O, ewentualnie w koszykówkę. Tutaj właśnie jest sklep ze słodyczami, zaraz obok placu zabaw. Elena już odkryła wielkiego lizaka. Wielki lizak. Mhm. Teraz idziemy, Elena, zobaczyć jeszcze w sklepie. A potem idziemy już do taty i do Sary. I idziemy na mini disco. Supermarket jest otwarty od 7.30 do 13, a później od 16 do 20. To co, Elena? Idziemy po tatę, Sarę i na mini disco. Hurra! Chodźmy. Jeszcze nie, ale musimy się przygotować. Wracamy więc do przyczepy, zgarniamy naszą ekipę. Zjemy jeszcze coś i przyjdziemy na mini disco, które będzie się znajdowało tam w amfiteatrze przy basenie. No, te idą w drugą stronę. Znalazłyśmy właśnie autostradę mrówek. Każda coś niesie. I wchodzą tutaj do mrowiska swojego. Mają mrowisko gdzieś pod cegłami tutaj. Niesie coś? No, to nie zabieraj jej. Dlaczego? No, ona się napracowała, wiesz? O, ta jaka duża idzie tutaj. Tu. Jaka? Ogromna, największa. Niesie coś dzielnie. I wszystkie wchodzą tutaj. Każda ma coś w dzióbku i niesie do mrowiska. Jesteśmy już w komplecie i ostatnim punktem dnia dzisiejszego jest... Co, Elena? Jesteśmy... I... Może jeszcze pójdziemy na wersję, ale już idziemy na kobietę. Kombinujesz, Elena, kombinujesz za bardzo. Idziemy na dyskoptek. Na dyskotapie. Ostatnim punktem naszego dzisiejszego dnia jest dyskoteka. Dzisiaj w programie jest dyskoteka z tą wiewiórką Albi. Więc prawdopodobnie się pojawi maskotka na scenie, mam nadzieję. Mini disco będzie właśnie na terenie basenu. Tutaj też znajduje się amfiteatr. I mamy do dyskoteki jeszcze 15 minut, więc zobaczymy, co się dzieje wcześniej. Już dzieci skaczą po scenie, mnóstwo się ich zebrało. A do rozpoczęcia dyskoteki jeszcze parę minut zostało. Jesteś gotowy na dyskotekę? Jestem. Soku, soku, baci, baci. Bardzo dobrze. Elena też już dzisiaj trochę bliżej podchodzi do sceny. Krzesełka są przygotowane dla widowni całej. Można sobie gdzieś zasiąść. Tam też zbierają się już animatorzy, widać. To są ci ludzie w niebieskich koszulkach. Byliśmy też tutaj wczoraj. Dymitar mówi, że bardzo dobre nagłośnienie jest. Głośniki nie wyją, więc jest bardzo fajnie dostosowane tutaj do dzieci. I nie tylko. Violino. Ah sì, trombetta, trombone. Viva Ella!
ręce, kaptur na głowę i możemy tańczyć. Idziemy tańczyć? Ja oni wolni. No to idziemy dalej. Woohoo! Z powodu deszczu robimy przenosiny do baru. Pan tutaj nas kieruje. Całą grupę. Dzieci były bardzo zawiedzione, tak? Że się skończyła dyskoteka, ale dyskoteka się nie skończyła jeszcze. Idziemy. Vieni perché è il momento for all my Jutro będzie znowu Elena, znowu będziemy jutro tańczyć, soku, soku, baci, baci. A teraz kończymy już na dzisiaj, idziemy do przyczepy. Tak wyglądał nasz dzień na kempingu Hu Albatros. Niestety cały czas pada. Idziemy do przyczepy, nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał i zostawić łapkę w górę.